организация господарования отпадовыми коммунальными на терене гмины Мелец и справе бежунца вообще. На рождение моего проектора чаем отдать господину Вуйтови. I proszę Państwa, przygotowaliśmy to po to, między innymi prezentację, która akurat tutaj pechowo nie da się wyświetlić w tej chwili, ale będzie. Proszę Państwa, po to, żeby Państwa zaznajomić z problematyką gospodarki śmieciowej, z dylematami, które stoją, po to również, żeby się Państwo wzięli udział w dyskusji i podpowiedzieli też radnym, co by dla Was było najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Mówiłem, no, cztery są metody pobierania opłaty za śmieci. Którąkolwiek byśmy, proszę Państwa, nie wybrali, to suma summarum musi dać tą samą kwotę. Kwotę, która starczy na zagospodarowanie wszystkich śmieci. A zatem tutaj jest sprawa tylko dyskusji między nami, która nam się wydaje bardziej bliska ciałom, która z nich jest bardziej uszyta na naszą miarę. Czas obowiązywała ustawa o ochronie porządku i czystości w gminach z 1996 roku. Na mocy tejże ustawy każdy z nas, na mocy tejże ustawy gmina wydała regulamin, gminy regulamin utrzymania porządku czystości na terenie gminy i proszę Państwa, ten regulamin stanowił podstawę do określonych zachowań, do wymagań określonych zachowań od mieszkańców. Jednym z takich zachowań było obowiązek posiadania kosza na śmieci. W zasadzie gospodarka odpadami u nas ograniczała się do posiadania koszy oraz do, proszę Państwa, ścieków. Jeżeli ktoś miał kanalizację, musiał się podpinać i był zobowiązany do tego, żeby te ścieki do zbiorczego systemu oddawać. Niemniej, Szanowni Państwo, zmiany, które są, wynikają z wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska, dotyczących gospodarki odpadami, wymusiły na polskich władzach również zmianę, proszę Państwa, tej ustawy z 1996 roku. A zatem system, który funkcjonuje, funkcjonował dotychczas, jeszcze dziś funkcjonuje i będzie funkcjonował, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2013 roku. Proszę Państwa, będzie już tylko wspomnieniem niedługo. Od 1 lipca 2013 roku wejdą zupełnie inne zasady gospodarki odpadami. W całej Polsce, nie tylko w naszej gminie, wszystkie samorządy lokalne, wszystkie samorządy miast, gmin, podejmują w tej chwili decyzje, albo już są po takich decyzjach odnośnie kształtowania systemu gospodarki odpadami na swoim terenie. Proszę Państwa, ten nowy system, który my musimy w gminie przyjąć, musi być dokładnie dostosowany do przepisów tych zmian do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie w gminie. Proszę Państwa, jak już mówiłem, te przez kolei ustawa wynika z wymogów unijnych. Otóż Unia Europejska po przyjrzeniu się po gospodarce odpadami w Polsce, po przyjrzeniu się parametrom, jakie w ramach tej gospodarce uzyskaliśmy, czyli ilości przede wszystkim odpadów trafiających na wysypiska śmieci i ilości odpadów, które zostały poddawane recyklingowi, które zostały tam, proszę Państwa, z powrotem przywrócone do obiegu gospodarczego. Unia oceniając, proszę Państwa, to zauważyła, że bardzo dużo u nas wartościowych rzeczy, rzeczy, które mają dużą wartość kaloryczną, trafia na wysypiska śmieci. I proszę Państwa, udzieliła takiego wytyku naszym władzom, by one zmieniły politykę, która w kraju jest i by, proszę Państwa, prowadzić rozwiązania takie, jakie są stosowane w Austrii, w Niemczech i w państwach Beneluxu, w ogóle tej cywilizowanej, dobrej Europie, proszę Państwa, aby zastosować te rozwiązania, gdzie recykling, selekcja, zbiórka selektywna są podstawą całej gospodarki śmieciowej. To samo zatem czeka i nas. Tego systemu w pierwszych latach, to
opłaty mogą być wyższe niż te, które dotychczas żeśmy ponosili. Dotychczas, proszę Państwa, wiemy jak jest, może podsumujemy to krótko kilkoma zdaniami. Gospodarstwa domowe z gminy Mielec zawierały umowę z MPGK na wywóz śmieci. Ta umowa, proszę Państwa, zobowiązywała MPGK do odbioru śmieci raz na 2 tygodnie. Jeżeli na terenie gospodarstwa zamieszkiwało do 3 osób, to mogli się właściciele ubiegać o zgodę na wywóz raz na 4 tygodnie. Taka zgoda była wydawana, a zatem ci, którzy mieli mniej niż 3 osoby i mniej raz na 4 tygodnie, pozostali raz na 2 tygodnie, mieli odbierane odpady komunalne. Proszę Państwa, pojemniki, które stoją u nas w domach, są własnością MPGK. Ten system się ma zmienić, proszę Państwa. Śmieci będzie odbierał odbiorca wyznaczony przez gminę. Państwo nie będziecie mieli już umów z MPGK. Faktura z MPGK już nie przyjdzie na odbiór śmieci. Za to, proszę Państwa, będzie specjalny podatek, opłata śmieciowa w charakterze podatkowym właśnie, którą będzie trzeba odprowadzić do Urzędu Gminy. Wysokość tej opłaty ustali Rada Gminy. Częstotliwość pobierania tej opłaty, sposób zapłaty tej opłaty również, proszę Państwa, należy do decyzji radnych gminy. Poza tym jest jeszcze ważna sprawa. Ta ustawa, która obecnie obowiązuje, znaczy ta ustawa, która obecnie w tym brzmieniu jest wprowadzana w życie, zakłada, że każde gospodarstwo musi się we własnym zakresie zaopatrzyć w pojemnik na odpady. A zatem, proszę Państwa, po 1 lipca może się zdarzyć tak, że na przykład MPGK nie wygra przetargu, bo gmina musi ogłosić przetarg na śmieci. Może się zdarzyć, że MPGK nie wygra przetargu i może na przykład zabrać koszt, który dotychczas jest. I niestety, ale w takim układzie właściciel nieruchomości musi zaopatrzyć na własny koszt swoją nieruchomość w pojemniki do odbioru odpadów. Ale to nie będzie, proszę Państwa, jeden pojemnik, od razu mówię. To będzie większa liczba pojemników, przypuszczalnie 5. Rada Gminy określi, proszę Państwa, w regulaminie utrzymania porządku i czystości, w jakim formie i w jaki sposób, na ile rodzajów pojemników będzie prowadzony odbiór dotychczas. Otóż dotychczas wszystko wsypywaliśmy do jednego pojemnika, a jak się komu chciało, na terenie naszej gminy akurat bywało tak, że się chciało generalnie wszystkim, to odnosiliśmy śmieci, plastik i szkło do pojemników na zbiórkę selektywną. Dzisiaj ta zbiórka selektywna plastiku i szkła ma być prowadzona u źródła, czyli w gospodarstwie domowym. Jeszcze dodatkowo u źródła powinniśmy prowadzić zbiórkę metalu. Proszę Państwa, u źródła również powinniśmy prowadzić odpadów biodegradowalnych i zielonych. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Więc tych worków może być więcej. I nie z worków lub pojemników. Worek też jest pojemnikiem. Tak przynajmniej chcemy w naszej gminie, takie propozycje są, w tym kierunku chcemy zmierzać. Z kolei przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, bo to mówiliśmy o osobach, właściciela gospodarstw domowych, przedsiębiorcy z terenu zawierali własne umowy z MPGK na wywóz śmieci komunalnych do pojemników MPGK. Też, proszę Państwa, przedsiębiorcom MPGK dawało, wynajmowało pojemniki. Było to naprawdę bardzo duża, imponująca liczba odpadów, a w 2012, w ubiegłym roku, już tych śmieci wielkogabarytowych, opon, mebli, prawda, pralek, telewizorów starych, proszę Państwa, już było wiele mniej. A zatem wszystko wskazuje, że w tym zakresie troszkę radzimy sobie już z problemem. Opłacamy również z budżetu gminy wywóz śmieci z cmentarzy oraz śmieci z przystanków i innych miejsc publicznych. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w okolicy, które płacą za śmieci z cmentarzy. Niemniej, proszę Państwa, w nowym systemie śmieci z cmentarzy będą musiały opłacać parafie. Proszę Państwa, dalej.
Niektóre odpady w dotychczasowym systemie jak dzisiaj możemy sprzedać lub zostawić w sklepie lub nawet oddać w szkole na zbiórkę szkolną. To są elektrośmieci, pralki, lodówki, telewizory, komputery itd. Odbiera w Mielcu na przykład Sinoma, powiedzmy, tam można je odsprzedać lub wykorzystać zbiórkę edukacyjną w szkole i tam zostawić. Bo nie dość, że będę musiał, prawda, o wiele więcej uwagi przykładać do śmieci, ale też muszę zapłacić. No, mogę przykładać mniej uwagi, ale wtedy zapłacę trochę więcej, będę wszystkie śmieci wrzucał tak jak dotychczas do kubła. Proszę Państwa, jeżeli natomiast, tak czy inaczej, musimy te opłaty śmieciowe wyliczyć od mieszkańca. Tutaj jest, proszę Państwa, problem, ponieważ ustawa wprowadza ściśle, limituje możliwości, proszę Państwa, tych sposoby, limituje te sposoby, które, proszę Państwa, mogą być zastosowane. Nie możemy gminie wymyśleć sobie swojego sposobu, państwo nie mogą zaproponować również innego, jeżeli nie tylko z tych czterech możemy wybrać, proszę Państwa, sposób, który za chwilę przedstawię. Jeden sposób to jest od liczby mieszkańców zamieszkujących określoną nieruchomość. Drugi sposób to jest od metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Trzeci sposób jest od metrów sześciennych wody. Czwarty sposób jest od gospodarstwa. Jeżeli natomiast jest to gmina, powiedzmy wiejska, podmiejska, ona może sobie ustalić raz na miesiąc, a nawet niekiedy raz na dwa miesiące. Może sobie ustalić raz na miesiąc na przykład odbiór komunalnych zmieszanych, a raz na dwa miesiące odbiór śmieci selektywnych. Tu też jest do Państwa pytanie, jak byście to chcieli. Proszę Państwa, jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie musimy jeszcze pewne frakcje odpadów nie możemy w ogóle mieszać. One są też zbierane selektywnie, ale gmina nie ma obowiązku ich już zbierać u źródła. To będą, ale tak, ale musimy dla tych materiałów udostępnić punkty zbiórki selektywnej, dla tych rzeczy, które za chwilę powiem. Leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Od gospodarstwa domowego, mówiłem, że na terenie mamy 3078 gospodarstw domowych. Z tego pomimo akcji upominawczych około 10% nie zawarło umów na odbiór śmieci z OPGK. Obliczanie od gospodarstwa daje podstawę pewną i bezpieczną tendencją wzrostową. Metoda zachowuje zasadę solidaryzmu społecznego, nie godzi w rodziny wielodzietne, nie rodzi kosztów związanych z etatyzmem. Proszę Państwa, sposób ponoszenia opłat. Proponujemy to do tego raczej w takich wolnych rozmowach na posiedzeniach tych komisji 20 grudnia między innymi radni się przysłaniali, aby były to opłaty ponoszone przelewem na konto gminy lub poprzez wpłaty gotówkowe w kasie. Proszę Państwa, najprościej. Dlaczego ma być drożej? System, proszę Państwa, gospodarki śmieciowej zakłada zmniejszenie ilości śmieci trafiających na wysypiska śmieci. Z czego taka duża kwota się wzięła? Dwukrotnie wyższa w przypadku tych odpadów mieszanych. Dziękuję. Ja, proszę Państwa, powiem tak. Skoro żeśmy wyliczyli około 30 zł w przypadku zbiórki selektywnej, to proszę Państwa, biorąc pod uwagę, że zbiórka nieselektywna ma być droższa, tośmy ją zwyczajnie podnieśli. Myśmy jej nie wyliczyli oddzielnie dla zbiórki selektywnej i nieselektywnej. Kwestia jest tego typu, że raczej skłaniamy się do tego, żeby mieszkańcy prowadzili selekcję. To gmina płaciła oczywiście za wywóz śmieci z plastik i szkło. Proszę Państwa, to nie tylko jest tak, że chodzi o wzrost samych kosztów opłat za śmieci, bo to jest jedna sprawa. Ale z drugiej strony Państwo musicie zwrócić uwagę na jedno, że gmina dotychczas ponosiła pewne opłaty i te opłaty były już robione z budżetu gminy. W tym momencie te opłaty, proszę Państwa, przejdą na mieszkańców.